Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do krótkiego testu Sonos Beam drugiej generacji. Jak dobrze wiecie, ja nie jestem ani jakimś audiofilem, żeby decydować, czy jeden głośnik tam 100 zł, 200 zł droższy jest dużo lepszy od innego, który jednak jest tańszy, natomiast doceniam to, jeżeli rzeczywiście urządzenie pozytywnie mnie zaskoczy pod względem dźwięku. I tak jest w przypadku Sonosa Beam drugiej generacji. Pierwszej generacji nie miałem, więc nie jestem w stanie niestety tego porównać, natomiast urządzenie, które do nas przychodzi, jest przede wszystkim bardzo, bardzo estetyczne i bardzo małe. Wydawało mi się, no po tym jak dostałem informację, że dostanę je do testów, że o Jezu, wielki klocek, gdzie ja go położę, tak dalej, i że będzie to jednak dość uciążliwe. Okazuje się, że tam 60 parę centymetrów na szerokość, jeszcze zaokrąglone krawędzie powodują, że urządzenie rzeczywiście sprawia wrażenie bardzo kompaktowego. Jest pełno 3 kg, więc jest dość lekki, ale na tyle ciężkie też, żeby ewentualnie się gdzieś tam nie przesunąć, jeżeli ktoś się oprze o jakąś szafkę, czy pociągnie za jakiś kabel. Natomiast zwracam uwagę, że minimalizm to jest chyba najlepsze słowo, które określa po prostu ten głośnik. Są dostępne dwie wersje kolorystyczne, biała lub czarna. Ja dostałem do testów białą. Powiem szczerze, że biała wygląda bardzo ładnie, bardzo estetycznie. I to, co zwraca moją uwagę, to przede wszystkim fakt, że oprócz tego tylnego panelu, gdzie są wszystkie wejścia, jest po prostu otwór, takie wcięcie. Dookoła wszędzie mamy głośniki, w sensie wszędzie gdzie mam kratkę i wszędzie są pod spodem umiejscowione głośniki i wygląda rzeczywiście to bardzo ładnie. W sensie nawet gdybym postawił gdzieś tam na środku salonu taki głośnik i te kable gdzieś by tam się chowały w szafce, to nie wyglądałoby to źle. O tym, jak ewentualnie inaczej można to zamontować, powiem sobie za chwilę. Wspomnę, że oprócz tych głośników, tej siateczki, która jest wokół, mam na przodzie tylko napis Sonos, taki wygrawerowany, w sensie taki wystający, i to właściwie tyle. Więc minimalizm przede wszystkim i wygląda to na pewno bardzo, bardzo ładnie. U góry mamy panel dotykowy, gdzie jest wstrzymaj, jakby otwórz muzykę, głośniej, ciszej i wyciszenie mikrofonu, właściwie tyle. Oczywiście są tam również sensory takie do parowania. No i tutaj zwracam uwagę na jedną rzecz, no bo głośnik oczywiście działa przede wszystkim za pomocą Wi-Fi. Ewentualnie można podłączyć sobie kabel internetowy. Natomiast no w specyfikacji zawsze jest podane, że jest Bluetooth, więc wiele osób może pomyśleć, że hej, można sobie po Bluetoothie wysłać z dowolnego urządzenia, powiedzmy, dźwięk na ten głośnik. I otóż nie. Tak to nie działa. Bluetooth jest tylko tutaj do tego, żeby ewentualnie sparować nasze urządzenie z telefonem. I rzeczywiście działa to bardzo prosto. Nie udało mi się nagrać tego, powiedzmy, za pierwszym razem, jak to robiłem, ale musicie mi uwierzyć, że wystarczy mieć zainstalowaną aplikację, być zalogowanym, dodać głośnik, włączyć lokalizację i przyłożyć telefon do głośnika. I automatycznie to się wszystko łączy. Koniec, kropka, tu nic więcej nie ma. Jest również aktualizacja na dzień dobry, jeżeli kupiliście głośnik i stosowna się pojawiła, więc zajmuje to dosłownie chwilę i rzeczywiście urządzenie jest gotowe do pracy. Zanim przejdziemy do tej aplikacji, wspomnę również o tych portach z tyłu, ale wcześniej powiem o nóżkach. Nóżki są właściwie 6, chyba ich jest. One są tak delikatnie wystające, gumowe, więc będzie się na pewno to dobrze trzymać na powierzchni. Od spodu wszystko jest czarne, więc fajnie, bo się ewentualnie nic nie pobrudzi. Mając na uwadze, że gdyby był jakby dół biały, tak samo jak reszta obudowy, to pewno nie wyglądałoby to aż tak estetycznie po jakimś dłuższym czasie, w momencie, kiedy gdzieś tam by się to przesuwało. Więc fajnie, że zrobili to w kolorze czarnej. Tył natomiast to właściwie 4 porty zasilania i tu zwracam uwagę, że zasilacz jest wbudowany, więc mamy tylko kabel wystarczająco długi, on ma chyba, nie wiem, 2 metry spokojnie. Jest to po prostu zwykły zasilacz, zwykły kabel i mamy wtyczkę taką specyficzną do Sonosa, ale też ładną, bo ona jest zaokrąglona tak, z taką no, tuleją, więc od razu wchodzi i wszystko jest ładnie zakryte na równo. Mamy oprócz tego wejście ethernetowe, jeżeli nie chcielibyśmy korzystać z Wi-Fi, no i mamy również tutaj HDMI AR, czyli w momencie, kiedy podłączamy sobie to do telewizora, do jakichś innych konsol i tak dalej, gdziekolwiek będziemy chcieli, to będzie wspierało najwyższe standardy, jeżeli chodzi o przesyłanie jakości dźwięku, więc to jest na pewno też spory plus. No i jest to oczywiście przyszłościowe, jeżeli wasze urządzenie obecnie nie ma, czy telewizor obecnie nie ma, tylko ma jakiś tam stary standard ARC albo w ogóle nie ma, to na pewno, jeżeli będziecie zmieniać później telewizor, to ten soundbar, bo tak na niego trzeba mówić, będzie na to gotowy. Jest również jakby odbiornik podczerwieni wbudowany z przodu, gdzieś tam schowany, nie wiem w którym miejscu dokładnie, natomiast on oczywiście ma pomagać przy komunikacji ewentualnie pilota
do telewizora, chyba że mamy telewizor, który właśnie obsługuje chociażby Bluetootha, tak jak u mnie LG, więc można po prostu sterować dźwiękiem i po kablu ARC właśnie będzie ten sygnał również przesyłany, więc będziemy sterować od razu głośnością samego soundbara. I zwracam uwagę na ostatnią rzecz, czyli mamy tutaj oczywiście Wi-Fi 2, 4 i 5 GHz, więc w zależności oczywiście jaką sieć obsługujemy, polecam 5 GHz mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że no ta jakość muzyki, przynajmniej przy tym Dolby Atmos, też wymaga trochę wyższych transferów, o czym powiemy sobie za chwilę. No i na końcu oczywiście jest przycisk do parowania po prostu z innymi urządzeniami Sonos, innymi głośnikami i w ten sposób po prostu załatwiamy to właściwie jednym kliknięciem. Jest to banalnie proste. No i mam wsparcie dla AirPlaya 2, więc na urządzeniach Apple'owych można sobie wysyłać dźwięk bezpośrednio w ten sposób. Są asystenci Alexa i Google Assistant, ale asystent Google niestety po polsku nie mówi. Natomiast to, co jest odkrywcze moim zdaniem, to przede wszystkim aplikacja. Znaczy uważam, że jeżeli można zrobić perfekcyjną aplikację, to Sonos to robi. Już parę lat temu była rzeczywiście bardzo dobra, teraz widzę, że bardzo dużo się pozmieniało od momentu, kiedy ja ostatnio testowałem te Sonosy One, więc rzeczywiście działa to świetnie. Sama aplikacja jest podzielona oczywiście na kilka sekcji. Jedną z nich są ostatnio ulubione piosenki, czy te, które są do nas dodane, źródła właściwie, no bo nie tylko piosenki z naszego jakby z źródła strumieniowania, czy też jakby platformy, z której strumieniujemy, ale również są radia. I przeglądając sobie te wszystkie źródła, dodając je, ja powiem szczerze, że nie wiedziałem, że tego jest aż tyle. W sensie, okej, wiedziałem, że są różne radia i tak dalej, są podcasty, wiele różnych rzeczy, jest tych platform do słuchania muzyki też kilka, ale że jest tego aż tyle, to nie wiedziałem. Więc fajnie, że to się rozwija, fajnie, że właściwie wszystko jest dostępne i szansa, że nasza platforma, z której my korzystamy, nie będzie wspierana przez Sonosa, jest rzeczywiście zerowa, bo rzeczywiście jest tego bardzo, bardzo dużo. Przełączanie się między poszczególnymi platformami też jest bardzo proste, to raz, a po drugie oczywiście można się szybko też przełączyć na połączenie z telewizorem, jeżeli jesteśmy po tym kablu HDMI podłączeni. Więc przełączanie się również jest bardzo proste i reakcja powiedzmy na puszczenie muzyki czy włączenie konkretnego źródła jest nienaganna. Myślę, że działa to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Drugą zakładką są właśnie te nasze źródła. Trzecią to jest już bezpośrednio muzyka, którą słuchamy, więc możemy i przewijać i oglądać okładki i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz to wyszukiwarka, więc jeżeli szukamy czegoś konkretnego, to można to również zrobić. I ostatnia to są ustawienia. Ustawienia są bardzo rozbudowane. Fajnie, że u góry są takie kafelki, które pokazują, że nie wiem, tam w 2 minuty podłączymy nasze urządzenie do telewizora. I jest oczywiście krok po kroku pokazane, jak to zrobić, więc bardzo fajnie to jest rozwiązane. Jest tam oczywiście kilka innych podpowiedzi. W ustawieniach oczywiście mamy wszystkie informacje związane z naszym całym systemem Sonos, więc jeżeli mamy inne głośniki, oczywiście można sobie łączyć w pary i tak dalej. No żałuję, że nie mam innych głośników, rzeczywiście można byłoby to sprawdzić. I pod tym względem rzeczywiście aplikacja spisuje się bardzo fajnie, jest to podzielone pomieszczenia i tak dalej. I w ogóle system pamiętał te moje pomieszczenia, które utworzyłem no dawno, dawno temu, w sensie na te rok, nie, półtora roku temu właściwie, czy prawie dwa, kiedy testowałem Sonos One i rzeczywiście to wszystko zostało zapamiętane. I w tym miejscu również oczywiście są korektory i tak dalej, jakość dźwięku, więc to można sobie wszystko dopasować. Jest również taka opcja jak TruePlay, która nie wiedziałem do czego służy, więc trochę zacząłem czytać na początku. Okazuje się, że chodzi o to, że można za pomocą telefonu lepiej skalibrować głośnik do tego, jak ma grać. Oczywiście chodzi o to, że różnie czasami ustawiamy głośniki, czasami przy ścianie, czasami w narożniku, czasami są na środku pokoju i w zależności od tego, no, jak ma dźwięk się rozchodzić, jak się rozchodzi, lepiej to po prostu dopasować i jakby źródłem takim odbiorczym tego dźwięku i słuchaniem, jak ten dźwięk brzmi, jest właśnie telefon. I podobno działa to tylko na iOSie, a niestety u mnie jest pokazane, że niestety nie jest to jeszcze dostępne. Na Androidzie tym bardziej, więc no, ciężko mi powiedzieć, jak to ewentualnie skonfigurować. Bo jakby opcji tutaj nie widzę, nie wiem czy to jest związane z iOS-em 15 czy czymś takim, nie mam żadnego innego urządzenia, które jest po prostu na starszym systemie. Oczywiście można również ustawić, kiedy mają aktualizację automatycznie się robić, budziki powiedzmy, jakie źródło ma być dla budzika, na jakim głośniku, w jakim pomieszczeniu i tak dalej. Jest również kontrola rodzicielska, ale przechodzimy sobie do jakości dźwięku i nie wiem czy też jakby macie często takie jakby przeświadczenie, że patrząc na jakieś urządzenie, jaki ma gabaryty, jak wygląda
wygląda, jak jest zbudowane, jesteście w stanie określić, jaki jest w stanie generować dźwięk, w sensie jak głośny, jak dużo basu, jak czysty ten dźwięk jest. I wydaje mi się, że mam jakby takie poczucie i na przykład wiedziałem, że przy HomePodzie Mini, że to będzie taka powiedzmy trochę lipa. Faktycznie on nie jest jakiś wybitny w porównaniu do standardowego HomePoda, ale rzeczywiście przy Beamie drugiej generacji nie spodziewałem się, że to jest w stanie generować tak głośny dźwięk, tak czysty dźwięk i rzeczywiście tak dobrze słyszalny. W sensie testowałem oczywiście sobie to na platformie Apple Music z plikami lossless, które ciężko powiedzieć, czy oczywiście się tutaj przesyłają, pewno nie, bo wsparcia chyba jeszcze nie ma. Dolby Atmos, ja jestem jednak jakby fanem tego rozwiązania pod tym względem, że niektóre utwory dobrze tam brzmią, bo słychać trochę więcej, ale w znacznej większości niestety one znacznie więcej przeszkadzają. W sensie urządzenia nie są przygotowane w większości do generowania takiego dźwięku. Wydaje mi się, że po prostu te certyfikaty są rozdawane na lewo, prawo i wszystko po prostu kto to płaci, dostaje taki certyfikat i niestety dźwięk na tym cierpi. W każdym razie dźwięk ogólnie jest naprawdę bardzo dobry. Ja powiem szczerze, tak typowo bym słuchał muzyki na może 1/4 głośności, 1/3 to już rzeczywiście jest bardzo głośno, od połowy robi się bardzo, bardzo głośno bym powiedział. I rzeczywiście jakby soundbar jest w stanie generować taki dźwięk, który na pewno w całym mieszkaniu, jeżeli mamy otwartą przestrzeń, będzie bardzo, bardzo dobrze słyszalny. W moim przypadku spokojnie go słychać jedną kondygnację niżej. Wydaje mi się, że jest naprawdę świetnie. I tego basu jest bardzo dużo, ale nie jest tak nie ma takiej przesady, w sensie, że dudni czy coś takiego. Jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. A w korektorze tego basu oczywiście można jeszcze troszkę dodać, więc jeżeli chodzi o jakość dźwięku w porównaniu do wielkości, gabarytów tego urządzenia jest rzeczywiście fantastycznie. Wydaje mi się, że to jest też znacznie lepiej niż na przykład Sonos One. W sensie Sonos One grają bardzo dobrze, nawet jak miałem je zbite w parze, one nie były w stanie wygenerować aż tak dużego dźwięku i tak sporej ilości basu. Więc myślę, że dźwiękowo jest naprawdę świetnie. Ciężko mi powiedzieć, czy chciałbym czegoś więcej. Od takiego małego pudełka rzeczywiście mam wrażenie, że to urządzenie robi więcej niż się spodziewałem. I na końcu jeszcze wspomnę o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to lokalizacja. Ja nie podłączałem na dłużej niż tam chwilę tego do telewizora, biorąc pod uwagę, że jest to przeznaczone powiedzmy do postaci stojącej, jeżeli mam jakąś szafkę pod telewizorem, ja nie mam. Jest również wieszak, chyba tam za 300 zł, teraz jest jakaś tam promocja, widziałem, żeby sobie powiesić po prostu Beama drugiej generacji. Natomiast u mnie nie są przewidziane żadne śruby, więc nie będę tego wieszał. Ten kabel musiałby gdzieś iść, więc u mnie jest to tak zrobione, że puszki do jakby podłączenia telewizora są bezpośrednio wykute w ścianie, więc nie mogę tego kabla przełożyć tak, żeby tego nie było widać, więc nie wyglądałoby to estetycznie. Natomiast gdybym planował budowę, to pewno czy tam robił od nowa remont, to bym to przewidział i zrobił rzeczywiście tak, żeby po prostu ten Sonos Beam, czyli soundbar, wisiał pod telewizorem, ale żeby kable nie były widoczne, że są przyciągnięte, zarówno ten HDMI, jak i właśnie kabel zasilający. No i na końcu cena. Ponad 2000 zł. Powiem szczerze, że nie jest tanio, ale chyba też się nikt już nie łudzi, że Sonos jest tani. W sensie ja nie powiem, że to jest półka premium, jeżeli chodzi o dźwięk, bo wydaje mi się, że są firmy, które pod względem jakości dźwięku, przynajmniej dla audiofilów, robią to znacznie lepiej. Natomiast dla mnie osobiście jest to w zupełności wystarczające. W sensie ja niczego więcej bym nie oczekiwał. I powiem tak, że ja na pewno bym tego soundbara, mając nawet dzieci i tak dalej, nawet jeżeli nie miałbym dzieci, pewno bym nie słuchał nigdy na poziomie tam 75 czy 80 czy 100%, więc on dla mnie jest pewno za głośny i pewno szukałbym czegoś innego, tańszego. Biorąc pod uwagę, że nie mam innych głośników Sonosa. Jeżeli miałbym inne głośniki Sonosa, to bym się nawet nie zastanawiał, bo ekosystem jest świetny, ja jestem fanem ekosystemów. Rzeczywiście posiadanie kolejnego głośnika, który może pracować w multiroomie, czy jak jest powiedzmy jakieś spotkanie, włączasz wszystkie głośniki, żeby grały to samo we wszystkich pomieszczeniach, to jest rzeczywiście fantastyczna sprawa. Natomiast jeżeli ktoś nie ma innych głośników od Sonosa, pewno bym szukał czegoś tańszego. Chyba że zaczynacie w ogóle przygodę z audio i chcecie zrobić to rzeczywiście dobrze, z biegiem lat dokupować do każdego pomieszczenia inny głośnik, to Sonos jest jednym z takich fajniejszych rozwiązań, bo rzeczywiście i pomieszczenia, i to wszystko, jak działa to w tej aplikacji, moim zdaniem jest zrobione bardzo, bardzo dobrze i sama aplikacja rzeczywiście jest również fantastyczna przy tej ilości wszystkich usług streamingowych, które można sobie do tego podpiąć, to rzeczywiście
No jest coś, co wydaje mi się jest chyba zrobione najlepiej na rynku. Dzięki bardzo, zapraszam oczywiście do subskrypcji, zapraszam do innych filmów, zapraszam do komentarzy, one są dla Was, żebyście napisali, czy korzystacie z innych głośników, może z Sonosa, może budujecie sobie ekosystem właśnie w oparciu o tą firmę, a może macie Beama pierwszej lub drugiej generacji i jak Wam się sprawdza. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.